Trening najlepiej rozpocząć od ćwiczeń cardio. Dlatego Igor przez co najmniej 45 minut okupuje osiedlowy Orbitrek. Może najwyższej klasy sprzęt to nie jest, ale lekko przerdzewiały mechanizm daje dodatkowe obciążenie dla spragnionych wyzwań mięśni. Żeby ciągle wyglądać lepiej i jeszcze lepiej, Igor potrzebuje co najmniej kilku godzin tygodniowo intensywnego treningu. Karnet na siłownię to koszt co najmniej 150 zł, a z trenerem osobistym, który przypilnuje, żeby ćwiczyć do ostatniej kropli potu, robi się z tego kwota nawet 100 zł za jeden trening. Oczywiście trzeba doliczyć jeszcze białkową odżywkę, a to koszt co najmniej 100 zł miesięcznie. Nasz siłacz potrafi zredukować te koszty do zera. Nic tak nie pomaga napinać bicepsów, jak ważąca 15 kg płyta chodnikowa. Ale niech Was nie zmylą przerośnięte mięśnie Igora. On nie jest chuliganem, po skończonym treningu płyta wraca na miejsce. Tak samo ten kosz na śmieci. Raz, dwa, trzy. Tricepsy najlepiej wyćwiczy 50-kilowe obciążenie. Gdzie takie znaleźć? Igor wie, jak się ustawić. 195. 200. Najlepiej się nada do tego jego ukochana dziewczyna Ania, która lepiej niż niejeden trener personalny potrafi zmotywować go do ćwiczeń. Ania ma jeszcze jedno zadanie. Musi odpowiednio gotować Igorkowi, żeby jego mięśnie rosły i rosły bez drogich odżywek. Dlatego raz na 4 dni musi upiec kuraka, a potem wydziela Igorowi cenne porcje białka. Jeden kurczak to koszt około 9 zł, więc miesięcznie to oszczędność 37 zł. Ania pomaga Igorowi również załatwić dres do ćwiczeń za darmożkę. Codziennie robi swojemu umięśnionemu chłopakowi fotki, które potem wrzucają na jego konto na znany portal. Dzięki temu Igor od wielu firm odzieżowych dostaje całkiem za darmo wspaniałe dresy. Zwykły paker, co ma więcej mięśni niż mózgu, wydałby miesięcznie na karnet na siłownię 150 zł, na trenera personalnego 400 zł, na odżywkę białkową 100 zł. Czyli razem 650 zł na niezłą rzeźbę. A żeby tę rzeźbę w czymś prezentować, trzeba doliczyć 200 zł za dres. Nasz siłacz na siłownię i trenera personalnego wydaje 0 zł. Zamiast odżywki zajada się kurczakiem, a to koszt 67 zł. I tyle kosztuje jego rzeźba. A dresik ma za zupełną darmożkę. Czyż ten Tarzan nie ma głowy na karku? W dodatku pięknie umięśnionym karku.